Cześć, witaj na moim jogowym kanale, z tej strony Mary Kate i bardzo miło jest mi Cię ponownie powitać w naszym tymczasowym studiu jogi w Kostaryce. Zapraszam Cię na dzisiejszą krótką praktykę, w ramach której będziemy koncentrować się na płynnych przejściach. Będzie to praktyka w takim stylu jak One Breath, One Action, w której będziemy chcieli, żeby każdy kolejny ruch płynnie wynikał z tego poprzedniego. Zaczniemy sobie dzisiejszą praktykę w pozycji dziecka, także zapraszam Cię na matę. Rozłożymy sobie kolana szeroko na zewnętrzne krawędzie i pozwolimy, żeby klatka swobodnie wysunęła się do przodu. Chcemy stworzyć dla niej miejsce, żeby ona mogła swobodnie opaść jak najniżej. Jeżeli dosięgasz, możesz odłożyć czoło albo brodę na matę. Z każdym wydechem delikatnie wysuwamy dłonie jeszcze dalej. Przenosimy uwagę na oddech. Weźmiemy sobie tutaj kilka głębokich wdechów, wydechów. Obserwując, jak to powietrze porusza się w naszym ciele. Jak pod jego wpływem rozszerza się klatka piersiowa. Jak ruszają się żebra na boki, jak napierają na matę. Czujemy, jak w tej pozycji powietrze płynie inaczej przez nasze ciało, niż jak siedzimy. Jak tworzy nowe, dodatkowe przestrzenie, które wykorzystamy w trakcie praktyki. Zamykamy tutaj oczy. Koncentrujemy się na każdym kolejnym wdechu i wydechu. Powoli przechodzimy dłońmi na prawą stronę. Czujemy, jak otwiera się lewy bok tułowia. Możemy odłożyć lewą dłoń na prawą, żeby otworzyć się jeszcze mocniej. Bierzemy tutaj kilka oddechów. Klatka cały czas opada na dół. I przez centrum przechodzimy na drugą stronę dłońmi. Odkładamy prawą rękę na lewą. I otwieramy bok tułowia. Głęboki oddech tu. Powoli wróć do centrum i przyklejając brodę do mostka, rolując plecy, podnosimy się powoli do siadu, przyciągamy sobie kolana razem, odkładamy pośladki na pięty, łączymy dłonie z tyłu w koszyczek i z wdechem otwieramy klatkę, ciągniemy dłoni do maty. Odchylamy głowę, zerkamy na sufit. Przyciągamy się tutaj, głęboki wdech, rozszerzamy klatkę piersiową. Z wydechem puszczamy dłonie i rolując się wracamy do pozycji dziecka, tym razem kolana są razem. Odkładamy czoło na matę, jeśli możemy. I z tej pozycji odkładamy palce stóp na matę, podnosząc pośladki. I wstajemy dobrze z głową na dół, kolana mogą zostać na moment zgięte, mocno wypychamy się z dłoni. Z wdechem pięty do góry, z wdechem na dół, przyciągamy się w pozycji, w naszym pierwszym się z głową na dół. Mocno wypchnij się z dłoni, puść szyję luźno. I z wydechem odkładamy kolana na matę. Zatrzymujemy się w klęku podpartym, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder i z wdechem wyciągamy się plecy wklęsłe
i delikatnie cofamy pośladki do tyłu, jakbyśmy chcieli odłożyć je na pięty. I na wdechu rolujemy plecy i kocim grzbietem przechodzimy do przodu. Z wydechem cofamy się do tyłu, plecy plęskłe. I z wdechem do przodu koci grzbiet, broda jest przy mostku. I do tyłu, wydech. I koci grzbiet do przodu, wdech. Budzimy każdy kręg, cały kręgosłup. Aktywnie się przeciągamy, wypychamy kręgosłup góra-dół. Głęboki oddech. Do przodu, wdech. Wydech tył. Zatrzymujemy się w pozycji neutralnej i z kolejnym wdechem prostujemy prawą nogę do tyłu, odkładamy boczną krawędź na matę, przekręcamy się na bok i sięgamy prawą dłonią do sufitu. Z wydechem sięgamy dłonią za głowę i mocno naprężamy cały bok tułowia. Jedna linia od czubków palców dłoni aż po stopę na macie. Z wdechem podnosimy nogę do góry i mocno naprężając, aktywizując brzuch, dłoń ciągnie do przodu, stopa do tyłu. Powoli zginamy kolano z tyłu i próbujemy bez zatrzymywania się po drodze dotknąć palcami stópy maty z przodu i wrócić nogą do tyłu, dłoń sięga do przodu. I z wydechem wracamy do kręgu podpartego, dłoni kolano na matę. Powoli zmieniamy stronę, lewa stopa do tyłu. Z wdechem lewa dłoń wyciąga się do sufitu. Z wydechem sięgamy nią za głowę. Mocno naprężamy lewy bok tułowia i aktywnie się wypychamy z prawej dłoni. Nie chcemy się zapadać w barku. Jak to mamy? Aktywizujemy brzuch i podnosimy lewą nogę do góry. Jedna linia. I próbujemy zgiąć kolano, przyciągnąć stopę do przodu, dotknąć nią maty i wracamy nogą do tyłu. Lewa dłoń wraca do przodu i wracamy do kręgu podpartego. Odkładamy się do pozycji dziecka, przeciągamy się w pozycji i z wdechem kręg po kręgu rolujemy się do siadu i podnosimy się na kolana. Zatrzymujemy je na szerokość bioder, odkładamy dłonie na dół pleców, delikatnie wypychamy biodra do przodu, otwieramy klatkę, znowu wzrok na sufit. Delikatna pozycja wielbłąda, super delikatna, nie wchodzimy w mocne wygięcia. I powoli wracamy do pozycji dziecka, rolując plecy, sięgając dłońmi do przodu, kocim grzbietem do kręgu podpartego, palce stóp na matę i pies głową na dół. Jeden głęboki oddech tu. Z wdechem podnosimy pięty do góry. Kocim grzbietem przenosimy się do pozycji deski i z wydechem zginamy kolana w klęsło plecy, cofamy się do tyłu. Możesz tutaj odłożyć kolana na matę, przejść przez pozycję dziecka i wrócić do psa z głową na dół, albo zatrzymywać kolana w górze. I przechodzimy kilka razy falą do przodu, wdech i wydech w klęsło plecy do tyłu. Do przodu, wdech. I wydech tył. Angażujemy szyję w ten ruch. Z wdechem przechodząc do przodu, broda jest przyklejona do mostka. I z wydechem głowa do sufitu, wzrok do góry. Do przodu wdech. Wydech tył. I jeszcze raz do przodu wdech. I wydech tył. Pies głową na dół, z wydechem zginamy kolana, odkładamy na matę, pozycja dziecka, oddech tu, rolujemy się kręg po kręgu do siadu, podnosimy na kolana dłonie na dół pleców i otwieramy klatkę, wzrok do góry, głęboki oddech tu
I z wydechem pozycja dziecka, rolujemy plecy. Kocim grzbietem klęk podparty, dwustopy na matę i podnosimy się pies głową na dół. Kocim grzbietem wracamy do deski, zatrzymujemy się w pozycji. Odkręcamy się na krawędzi stopy, lewa dłoń sięga do sufitu, boczna deska. Możesz odłożyć prawe kolano na matę, jeśli to jest za dużo, a jeżeli chcesz spróbować, to podnosimy lewą nogę do góry. Prosta noga, prosta ręka sięga do sufitu. Mocno wypychamy się z prawej dłoni. Głęboki oddech tu. Z wydechem wracamy do deski. Płynnie przenosimy się na drugą stronę. Stopy na krawędziach. Sięgamy prawa dłoń do sufitu. I dokładamy nogę, jeżeli mamy ochotę spróbować. Mocno wyciągamy się. Wypychamy się z lewej dłoni na macie. Wdech. Z wydechem wracamy do deski. Odkładamy kolana na matę. Pozycja dziecka. Przyciągnij się w pozycji. I z wdechem kręg po kręgu rolujemy się do góry. Podnosimy się na kolana, dłonie na dół pleców. I baby camel. Mocno wypychamy biodra do przodu. Klatka otwarta. Trzymamy mocny brzuch, żeby zabezpieczać dół pleców. Z wydechem rolujemy plecy. Z powrotem pozycja dziecka. Trzy głębokie oddechy tu. Powoli zostając nisko na macie, przenosimy się do przodu i kładziemy się na brzuchu. Rozkładamy dłonie na zewnętrzne krawędzie. Zginamy prawą nogę w kolanie i odkręcając się do tyłu, staramy się odłożyć prawą stopę przy lewej dłoni. Wchodzimy sobie do skrętu. Odwracamy wzrok na prawą dłoń. I zostajemy tutaj. Czujemy przyjemne otwarcie w lewym ramieniu. Otwarcie w boku tułowia. I oddychamy głęboko. Powoli wracamy do centrum i płynnie zmieniamy stronę. Lewa noga sięga do tyłu, odkładamy stopę przy prawej dłoni, wzrok na lewo i zostajemy. Przyjemny skręt, głęboki oddech. Powoli wróć do centrum, przyciągnij dłonie do żeber, delikatnie podnieś się z powrotem do góry i odłóż pośladki napięte. Na moment zatrzymamy się jeszcze w pozycji dziecka. Możesz zatrzymać kolana razem albo rozłożyć je na boki krawędzi, tak jak na początku praktyki. Wracamy uwagą do oddechu. Puszczamy ciało swobodnie na matę.
Kiedy będziesz gotowy, kręg po kręgu podnieś się do góry. Usiądź wygodnie na macie. Weźmiemy sobie jeszcze jeden wspólny oddech na zakończenie praktyki. Na wdechu sięgnij dłoni do sufitu. I z wydechem ściągamy dłonie do siebie. Namaste. Bardzo dziękuję za przyjemną, może poranną, może wieczorną chwilę na macie. Mam nadzieję, że to flow przyda Ci się tam, gdzie potrzebujesz szybkiego doenergetyzowania się na macie i to właśnie takiej płynności w ciele. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce znowu na kanale. Do zobaczenia.